W grudniu 2022 roku w pewnym składzie soli odnaleziono ludzkie serce, usunięte w precyzyjny i operacyjny sposób. Jakiś czas później nawiązał do tego pewien mem ze SpongeBoba, który na pierwszy rzut oka wydawał się być po prostu zwykłym mimkiem, aczkolwiek skrywał naprawdę mroczną historię za sobą. I całkiem podobne sytuacje łączą się także z kilkoma innymi memami, którymi zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Memami powiązanymi z prawdziwymi zbrodniami, morderstwami czy zaginięciami. Siemano, z tej strony Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Nie zaczniemy, wpadnijcie jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Zajrzyjcie też na mój drugi kanał Mondar X Muzyka, gdzie niedługo będę odwalać całkiem fajne rzeczy. I zostawcie suba na kanale, jeżeli jesteście tutaj nowi, ponieważ jesteśmy dosłownie za rogiem do 400 tysięcy widzów. Tymczasem już nie przedłużajmy, tylko może lepiej zaczynajmy. Nie oszukujmy się, SpongeBob przez cały okres swojego istnienia sprowokował powstanie masy różnych memów. I pośród wszystkich tych tworów, które najpewniej możecie kojarzyć, znajduje się ten jeden, którego użycie w internecie ma trochę mroczniejszą stronę, niż mogłoby się nam wydawać na samym początku. Wszyscy możemy wspólnie stwierdzić, że SpongeBob przecież nie ma ani jednego mema powiązanego z jakąś zbrodnią, zaginięciem, tajemniczą tajemnicą. Tak, nie ma. No właśnie, że ma. I to całe mnóstwo tego typu memów powiązanych właśnie z tym konkretnym memem. Mowa tutaj mianowicie o tym memie, który pochodzi z 5 odcinka 3 sezonu pod tytułem Łobuz. Dokładnie wziął się z tej sceny. Jest to klatka pokazująca mocno przygnębioną rybę, która spogląda do toalety, w której znajduje się SpongeBob pozbawiony nóg i rąk, ale do tego zaraz przejdziemy. Mem dość szybko rozprzestrzenił się po internecie i sprawa dość mocno wymknęła się spod kontroli. W momencie, kiedy mem stał się bardziej real w kontekście prawdziwych zbrodni czy nierozwiązanych tajemnic, które są doprawdy bardzo mroczne, już za chwilę pokażę wam te najciekawsze przypadki. W kontekście mema bardzo ważna jest kwestia, którą mówi ta ryba: oh, that's real nice, oh, to naprawdę fajne. I pomijając liczne trollerskie, gówniane memy, przejdźmy do tych trochę poważniejszych spraw. O, to operacyjnie usunięte ludzkie serce. To jest wersja tego mema, w której, jak sama nazwa wskazuje, ryba odnajduje ludzkie serce, które jest operacyjnie usunięte. I nawiązuje to do prawdziwej sprawy, która rzeczywiście miejsce miała kilka lat temu. Przenieśmy się zatem do grudnia 2022 roku. W mieście McEwen w stanie Tennessee w Stanach Zjednoczonych odnaleziono ludzkie serce w składzie soli. Wówczas miejscowi pracownicy wydobywali sól ze składu i chwilę później odnaleźli skałę o dziwnym kształcie. Dopiero po chwili ogarnęli, że jest to wysuszone ludzkie serce. Następnie poinformowali organy ścigania, które zabezpieczyły serce, następnie poddały je badaniom, z których to wyszło, że jest to chirurgicznie usunięte serce należące najpewniej do dorosłego mężczyzny. Następnie rozpoczęło się śledztwo na trochę większą skalę w celu poszukiwania być może innych organów poukrywanych po okolicy, ale nic nie udało się odnaleźć. Z tego, do czego udało mi się dotrzeć w sprawie, do tej pory nie doszło do żadnego przełomu, niczego się nie dowiedzieliśmy. Jest to naprawdę bardzo niepokojąca, mroczna tajemnica, bez rozwiązania, bez ostatecznej odpowiedzi. Do kogo należało serce, kto je usunął, dlaczego je usunął, co się stało z jego byłym właścicielem, czy w końcu gdzie jest reszta jego narządów, albo sam właściciel, co się z nim stało. Niestety, póki co się nie dowiedzieliśmy. Idąc jeszcze dalej, jeszcze inna wersja mema nawiązywała do odnalezienia połowy ludzkiego mózgu. O, to połowa ludzkiego mózgu. Tym razem przeniesiemy się do stycznia 2000 roku, kiedy w miasteczku w Pensylwanii, w miasteczku o nazwie Bethlehem, nie mylić z tym Bethlehem, które najpewniej wszyscy kojarzymy, nie tam, gdzie się Jezus urodził. Tam w miejscowej oczyszczalni ścieków odnaleziono połowę ludzkiego mózgu. Pracownik oczyszczalni, Scott Beckman, znalazł połowę mózgu w zbiorniku dokładnie 7 stycznia 2000 roku. I niestety do tego momentu również nie odpowiedziano na pytanie, do kogo należał ten mózg albo z jaką sprawą jest związany. Władze po zbadaniu go stwierdzili, że najpewniej dostał się do oczyszczalni ścieków, bo ktoś spuścił go w toalecie. I do tej pory nie udało się ustalić, czy jest to może jakiś element badań od jakichś naukowców, czy być może ma to związek ze sprawą jakiegoś morderstwa. Gdyby tego było mało, w owej oczyszczalni ścieków w Bethlehem jeszcze wiele dekad wcześniej odnajdywano również dość podobne, niepokojące znaleziska. Pomiędzy 1968 a 1972 rokiem pracownicy tej samej oczyszczalni odnajdywać w niej mieli spuszczone płody.
W innych sytuacjach odnajdywano tam po prostu ogromne sumy pieniędzy, które ktoś tam zostawił, o wartości na przykład 5000 dolarów. I to nadal nie jest koniec, ponieważ idąc jeszcze dalej, jeszcze inna wersja tego mema nawiązywała do odnalezienia ludzkiego mięsa w hrabstwie Mancombe w stanie Michigan. Dokładnie miejsce miały 3 różne znaleziska w 3 zupełnie innych lokalizacjach. Za każdym razem ludzkie mięso odnajdywano w kanałach ściekowych pomiędzy 2012 a 2013 rokiem. Na pierwszy rzut oka to były 3 zupełnie inne oddzielne sprawy, niemniej o bardzo wielu elementach wspólnych. W znaleziskach obecna była skóra czy pewne włókna mięśniowe. Jak ustaliły badania, odseparowano ludzkiego ciała około 24 godzin przed ich odnalezieniem. Jak w poprzednich przypadkach, do tej pory nie udało się ustalić, do kogo właściwie należały te części ciała, ani w jaki sposób, w jakim celu, w jakich okolicznościach zostały one oderwane od ludzi. Podobnie jak w poprzedniej sprawie, najprawdopodobniej zostały one spuszczone w toalecie, aczkolwiek do tej pory nie ustalono dlaczego i przez kogo. Wiadomo tylko, że pierwsza odnaleziona skóra należała do kobiety, aczkolwiek nie udało się jej zidentyfikować. Dobra, ale może odbijmy już od tego mema ze SpongeBoba, chociaż uwierzcie mi na słowo, podobnych spraw i sytuacji z nim powiązanych jest znacznie, znacznie więcej. Mógłbym nawet jeszcze kiedyś przyjrzeć się temu tematowi, chociaż jest naprawdę mroczny w wielu innych sprawach. Przejdźmy może do innych memów o podobnych, mrocznych backstory. Nigdy nie pytaj kobiety o jej wiek. Nigdy nie pytaj mężczyzny, ile zarabia. Nigdy nie pytaj tego gościa, co wydarzyło się 4 sierpnia 1577 roku w kościele Świętej Maryi w Bungay. Tutaj odnieść musimy się do lokalnej legendy pochodzącej z Bungay w Wielkiej Brytanii. Wedle tej legendy w kościele Świętej Trójcy, właśnie w Bungay, w burzową noc 4 sierpnia 1577 roku pojawił się mroczny, czarny pies. Postać czarnego psa często jest związana z jakimiś demonicznymi postaciami i nie inaczej jest w tym przypadku. Ta postać wręcz przeniknęła do angielskiego folkloru i nosi nazwę Black Shack. Na polski byłaby to czarna łuska. O tej sytuacji w ten sposób napisano w 1877 roku. Zrobił to mianowicie Walter Ray. I wedle tej legendy 4 sierpnia 1577 roku Black Shack wdarł się przez drzwi kościoła Świętej Trójcy. Wraz z dźwiękiem grzmotu burzy, która właśnie miała miejsce, przebiegł przez kościół, zabijając mężczyznę oraz małego chłopca oraz spowodował zawalenie się wieży kościoła. Odchodząc, pies miał pozostawić ślady przypaleń na północnych drzwiach kościoła, które swoją drogą można oglądać do dziś po przyjeździe w to miejsce. Tego samego dnia miejsce miał również spotkanie w kościele mariackim w Bungay, gdzie ten również miał zabić kilka osób, a następnie zniknąć. Jest to mroczna legenda przekazywana w Anglii do dziś, a ten mem właśnie do tego nawiązuje. Problem jest, że trochę w tym, kim jest ten gość, ale najpewniej odnosi się to właśnie do postaci Black Shacka, bo to też jest czarna postać, nie lubię tego określenia, która bardzo przypomina psa, w sumie tyle. Teraz przejdźmy do jeszcze mroczniejszej sprawy. Na tym memie widzicie Dumera, aczkolwiek nie dajcie się oszukać. 23-letni turysta. Gdzie on jest? Zarząd Parku Narodowego odmawia, by mówić o tej sprawie. Zaginiony od 2014 roku, nadal zaginiony. Poszukiwania go zostały zatrzymane po 2 dniach ze względu na ekstremalne warunki pogodowe. Zaginął mimo bycia ekstremalnie przygotowanym i doświadczonym. Jego ubrania zostały znalezione starannie złożone na głazie w 2016 roku. To już samo w sobie brzmi naprawdę mrocznie, aczkolwiek to nadal nie koniec. To dopiero początek tak naprawdę. I rzeczywiście mem ten odnosi się do prawdziwej sprawy. Albo spraw. Wielu spraw. Do swoistego fenomenu znanego jako Missing 411, zaginieni 411. Jest to termin wymyślony przez pisarza Davida Poliesa, który w swoich książkach Missing 411 opisał bardzo wiele spraw tajemniczych zaginięć z parków narodowych nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i na całym świecie. I paranormalna, niepokojąca aktywność w parkach narodowych to naprawdę interesujący temat, który już niedługo będę miał przyjemność omówić wam przy okazji oddzielnego, ogromnego, około godzinnego materiału na temat pewnego horroru powiązanego właśnie z Parkiem Narodowym i już chciałbym wrzucić dla was ten odcinek, bo naprawdę mega się jaram, ale jeszcze muszę go dorobić, ale będzie naprawdę mocne. Dajcie mi jeszcze jakiś tydzień, ponieważ najpierw jeszcze w tym tygodniu zajmiemy się gościem, który stał się częścią stroju Godzilli.
albo strój Godzilli stał się jego częścią. I Missing 411 to bardzo niepokojący fenomen. Wszystko to odnosi się do tych niezwykłych spraw zaginięć ludzi. Ponieważ sprawy zaginięć ludzi podzielić możemy na, w cudzysłowie, dość przyziemne oraz te naprawdę mroczne, zagadkowe, po dziś dzień nierozwiązane o jakimś bardzo niepokojącym i mrocznym backstory. Są to dokładniej te sprawy, kiedy zaginięcia ludzi poniekąd przeczą prawom fizyki bądź natury. Jak na przykładzie tamtego mema. Gość zaginął w 2014 roku, do tej pory go nie odnaleziono. Poszukiwanie odwołano ze względu na ekstremalne warunki pogodowe, a mimo to 2 lata później odnaleziono jego ubrania, po prostu grzecznie złożone, czekające sobie na skalę. To nie miało prawa się wydarzyć. I właśnie to są te sprawy, Missing 411. Kiedy osoba tajemniczo znika w jednym miejscu, odnaleziona zostaje ogromną odległość od tego miejsca, jakiś okres czasu później, na przestrzeni którego nie miałaby jak się tam dostać. To wszystkie te sprawy, kiedy ludzie znikają w jednym miejscu, a budzą się w zupełnie innym, na maksa niedostępnym, kiedy wszystko z nimi jest zupełnie w porządku. Sam podpiąłbym pod to chociażby sprawę zaginięcia Rikera Webba, którą omówiłem przy okazji tego materiału, możecie sobie sprawdzić. Czy chociażby te sytuacje, kiedy ktoś zostaje odnaleziony z niesamowitymi dziurami w pamięci, bądź rozebrane. Jego ubrania leżą gdzieś grzecznie poskładane w zupełnie innym miejscu. Ten mem nie odnosi się do konkretnej sytuacji, a właściwie do zbioru tych różnych, bardzo dziwnych sytuacji z jednym elementem wspólnym. Missing 411. I tego typu memów jest znacznie więcej i teraz przytoczę wam te, moim zdaniem, najciekawsze. 27-letni turysta. Gdzie on jest? Przyjaciele opisali go jako żądnego przygód, nie bojącego się czegokolwiek. Jego portfel i kluczyki zostały odnalezione na skalę z parą poskładanych skarpetek nie do pary. Zarząd Parku Narodowego nadal przekreśla możliwość jego egzystencji. Zaginiony od 2014 roku, jego telefon odnaleziony w 2018 roku gdzieś w Nevadzie. Jego auto odnaleziono zostawione otwarte w stanowym lesie. Gdzie on jest? Dave, proszę, wróć do domu. 34-letni turysta. Jest uznawany za legendę miejską w jego lokalnym lesie. Wygląda jak materiał na... Wygląda jak materiał na creepypastę z Rejkiem. Nawet nie pamięta, jakie wcześniej było jego życie. Ma naturalny zapach, który maskuje jego polowania. Może być wyczuty z kilometrów. Lokalny szeryf twierdzi, że widział go obok jego departamentu w nocy. Był zbyt obsrany, żeby wyjść. Zatracił resztki człowieczeństwa wewnątrz niego. Stał się jednością z naturą. Wszelkie próby odnalezienia go zostały porzucone. Jest uznawany za martwego. Nie, to jest już ten typ mema, że mnie rozwala abstrakcja, stary. 46-letni ocalały. Przeczytał wszystkie książki Missing 411. Nie będę wam pokazywał wszystkiego, ale spokojnie wrócił do domu. Psalm 23, werset 4. Nosi ze sobą broń. I choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie przestraszę. Przecież ty jesteś ze mną. Twoja laska i twój kij są mi źródłem pociechy. Aczkolwiek jeszcze lepsza jest kontynuacja poprzedniego mema. 200-letni Wendigo skonsumował co najmniej 23 turystów i żołnierzy. Perfekcyjnie widzi w ciemności. Płacze w każdą noc o 3:36. Nie śpi. Nie ma żadnych wspomnień o jego poprzednim życiu. Czyli najprościej mówiąc, jest to trochę seria memów, która przedstawia losy pewnego turysty, który był na maksa doświadczony i tajemniczo zaginął w trakcie swojej wyprawy i stał się potem 200-letni Wendigo. Są też inne wersje tej historii, ale moim zdaniem ta jest najmocniejsza. Mega ciężki mem i gigantyczny chory gówno. No i w tym materiale na dzisiaj to byłoby już na tyle, jednakże jeszcze w tym tygodniu pojawi się materiał o The Man in the Suit, naprawdę bardzo mocny monolog horrorze, o którym nagrywałem przez dość długi czas i wreszcie ten film wychodzi. Naprawdę jestem mega zadowolony, że będę mógł się z wami nim podzielić. Nim pojawi się już w tym tygodniu, jeszcze nim skończymy, wpadnijcie na mój drugi kanał na YouTubie, Mondarek z Muzyka, gdzie już niedługo będą odwalać się naprawdę ostre i srogie rzeczy, ale dajcie mi jeszcze moment, wpadnijcie też do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie. Trzymajcie się, hejo, siemano, cześć.